Wygląda na to, że jestem na żywo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj Choroszyński. Jestem psychodietetykiem, założycielem fundacji FitMind, gdzie razem z zespołem świetnych osób pomagamy odzyskiwać zdrową relację z jedzeniem, aby móc cieszyć się życiem. I dzisiaj porozmawiamy o czym? O obiadaniu, koniec z obiadaniem, a przede wszystkim porozmawiamy o kampanii społecznej, o kampanii Słodka Epidemia. I przyznam się wam, że po raz pierwszy od nie pamiętam kiedy czuję lekkie napięcie lub lekką tremę przed spotkaniem się z wami teraz w niedzielę. Nie ma dźwięku. Nie ma dźwięku. Cześć. No dobra, wszędzie działa dźwięk, prawda? Dajcie znać, czy widzicie i słyszycie dobrze. Jest okej. Dobra. U mnie jest. Super. Już się wystraszyłem, że nie ma dźwięku. No dobrze, to nawiązując do tego napięcia, które czuję, które jest ze mną dzisiaj od rana. Otóż ostatnie tygodnie czy miesiące to przygotowywanie projektu, jakim jest kampania Słodka Epidemia, koniec z obiadaniem się. Na celu mamy organizację konferencji naukowej, aby zebrać różne opinie, aktualne metody i narzędzia od specjalistów, najlepszych specjalistów, jakich mamy w Polsce, nie tylko w Polsce, ponieważ to jest konferencja międzynarodowa. Będą też prelegenci z Finlandii, z Kanady i z Brazylii. Dzięki temu będziemy mogli dla Was, dla osób, które poszukują narzędzi, jak poradzić sobie z obiadaniem, zebrać najnowsze informacje. Konferencja będzie nagrywana i chcemy przygotować w związku z konferencją reportaż, a głównym celem zrzutki jest uruchomienie procesu, który sprawi, że na przestrzeni 2 lat powstanie pełnometrażowy film dokumentalny na temat uzależnienia od jedzenia, uzależnienia od objadania się. To jest ekscytujące. Powiedzcie, czy chcielibyście wziąć udział w tym projekcie? Czy chcielibyście wesprzeć nasze wartości i pomóc nam docierać, pomagać, szukać narzędzi i jeszcze efektywniej wspierać osoby, które doświadczają problemów i trudności w relacji z jedzeniem. Wszystko jest, dzięki. Dzięki, witam Teresę, witam Monikę, Ewę. Ewa, oczywiście. Ewa, wiem, że na ciebie zawsze można liczyć. Jesteś tutaj naszym dobrym duszkiem, który jest zawsze obecny i zawsze wspiera. Słuchajcie. To w takim wypadku wszem i wobec zapraszam wszystkich do nowo powstałej zrzutki. Macie okazję jako pierwsi zobaczyć nasz projekt i odbierać nagrody. Projekt polega na tym, że chcemy stworzyć, że tworzymy, to już się dzieje, konferencję naukową. Z konferencji przygotowujemy reportaż i w efekcie tego film dokumentalny, który pomoże zbudować zdrową relację z jedzeniem. Dajcie znać, najważniejsze w każdej zrzutce jest pierwsza doba. Bo wiecie, tu jest taki mechanizm piekarni. Nie wiem, czy znacie mechanizm piekarni. Niedawno go wymyśliłem i zaobserwowałem. Czyli jak są dwie takie same piekarnie i w jednej jest kolejka. A to są dwie takie same piekarnie. To do której się udacie? Większość osób skorzysta z tej, gdzie jest kolejka. Dlatego dzisiaj ważne jest po udostępnieniu zrzutki, macie tutaj link, aby dorzucić się tyle, ile możecie. Ważne jest, zależy nam na tym, aby zebrać przynajmniej 10% w przeciągu pierwszej do 2 dób. To pokazuje, że nasza zrzutka ma ważną wartość społeczną.
Teraz my prosimy o wsparcie. Ostatnie miesiące dawaliśmy wam, prowadziliśmy grupy, prowadziliśmy wsparcie, a teraz prosimy o pomoc w zebraniu zrzutki. Pamiętaj, że możesz być naszym, możesz finansować zrzutkę i odbierać nagrody. Nagrody też są bardzo cenne, między innymi nowe wydanie kart Jem przez wybór, czyli moim zdaniem najpiękniejszych kart, jakie są dostępne, żeby zmieniać nawyki żywieniowe. Możecie zamawiać książkę Uzależnienie od słodyczy, skuteczne narzędzie do zmiany nawyków. Możecie zapisywać się na konferencję. Jest wiele, wiele opcji. Więc niech kampania rusza i pamiętajcie, że możecie też zostać naszymi ambasadorami, ambasadorami naszych wartości, udostępniając zrzutkę swoim bliskim, swoim znajomym, rodzinie, opisując dosłownie jedno, dwa zdania, dlaczego istotne jest dla Ciebie udostępnienie tej zrzutki dalej. Czuję też stres i napięcie związane z moim pewnym coming outem, którego dokonałem na zrzutce i o którym pewnie usłyszycie kilkukrotnie niebawem. Otóż pierwszy raz oficjalnie przyznałem się do depresji, którą przechodziłem w wieku dziecięcym, okresie dorastania. To był okres, gdzie jedzenie miało u mnie tylko jeden cel. Przynieść chociaż chwilową ulgę. Jedzenie i picie. Jadłem tylko po to, żeby chociaż na chwilę poczuć się lepiej. Więc przeważnie były to wysokokaloryczne produkty, były ich duże ilości, było to objadanie się. Potem chciałem zachować, czy chciałem odzyskać zgrabną sylwetkę, bo też miałem nadwagę, więc głodziłem się. A potem znowu cykl wiecznego objadania się i głodzenia. Przechodziłem przez to wiele lat i tak naprawdę równowagę odzyskałem w momencie, kiedy wszedłem w nowy etap życia, kiedy zacząłem pracować w klinice jako dietetyk, zacząłem wykładać na dwóch warszawskich uczelniach, wtedy zaszła pewna zmiana. Już postrzegałem się trochę z innej perspektywy, już byłem osobą, która pomaga większej grupie osób. To był ten moment, to zmiana pewnego postrzegania siebie, wyjście z utartych schematów, które trwały latami. Więc to, o czym wspominam, ten okres, no nigdy nie przyznawałem się do tego publicznie, sam przed sobą miałem problemy, żeby się tym przyznać, o tym przyznać. Dopiero podczas terapii niektóre rzeczy zostały nazwane. I podczas mojego procesu takiego zdrowienia psychicznego i zdrowienia emocjonalnego, a to zdrowienie emocjonalne, jak w przypadku objadania się, trwa latami. Pamiętajcie, że tutaj lubię takie porównanie do alkoholika, że alkoholik może wytrzeźwieć, ale w kilka dni, ale jego ciało emocjonalnie trzeźwieje nawet latami. Tak się zakłada, że w przypadku uzależnienia od jedzenia czy objadania przez 2 lata trzeba mieć pilną uwagę, żeby ten nawyk nie wrócił gdzieś po cichu. Okay? Więc czuję niesamowitą ekscytację. Teraz najbliższy miesiąc będziemy, wszystkie działania nakierowane są na to, aby udało się zebrać całą kwotę zrzutki. Kto chciałby być pierwszym naszym darczyńcą? Pierwszy darczyńca to jest, pamiętajcie, nie lada zaszczyt. Bo zamierzamy darczyńców zebrać jak najwięcej. Chętnie dorzucę 3 grosze do zbiórki, pisze Monika. Rafał, oczywiście, że tak, pomagam wam, pomagamy sobie. Dzięki, Rafał. Świetne słowa. Miło mi, że są wśród nas osoby, na które możemy liczyć. Niech ta informacja idzie w świat. Kończymy z objadaniem się, szukamy nowoczesnych metod i
przygotowujemy materiały, które będą w stanie pomóc osobom zmagającym się z tym problemem. A nie wiem, czy wiecie, bo według badań nałogów z 2020 roku, duże badanie dotyczące Polaków wykazało, że ubiadanie się było trzecim najczęstszym nałogiem Polaków. Najpierw alkohol, potem nikotyna, a potem objadanie się. I uwaga, to był najczęstsze uzależnienie w przypadku Polek. Kobiety zaznaczały, że częściej mają problem z objadaniem się niż alkoholem i nikotyną. To jest niesamowite. Wyrósł nam nowy słoń w pokoju, którego doświadcza tak wiele osób, a tak mało o nim mówimy. Widzimy kampanie przeciwko alkoholowi, kampanie przeciwko nikotynie, pornografii i tak dalej, i tak dalej. No a gdzie są kampanie przeciwko szkodliwemu objadaniu się, przeciwko szkodliwej żywności? Odzyskajmy zdrową relację z jedzeniem, zmieńmy nasze środowisko tak, aby było to środowisko wspierające zdrowie i dobre relacje z jedzeniem. To takie moje marzenie, do którego dążymy razem z całym zespołem fundacji. Tak naprawdę fundacja powstała po to, aby odzyskiwać zdrowe relacje z jedzeniem i móc cieszyć się życiem. Więc nasze hasło jest aktualne szczególnie w tych czasach, kiedy to jedzenie jest jednym z elementów prowadzących bezpośrednio do skrócenia długości życia w zdrowiu, czyli choroby następują szybciej i do skrócenia długości życia w ogóle. Dopóki ta strefa zdrowego żywienia i dbania o swoje zdrowie jest w takim miejscu, ciężko będzie zadbać o dobrostan i długie życie w zdrowiu, bo po co żyć długo w zdrowiu, skoro chorujemy przez większość tego życia? A kiedyś chorowaliśmy jeszcze 50 lat temu głównie na choroby zakaźne, na wypadki. Teraz chorowaliśmy na wypadki. Ludzie umierali z powodu wypadków i inwalidztwo było dużym procentem osób korzystających z opieki zdrowia. Natomiast teraz 70 kilka procent osób. Jak gdybyśmy wyobrazili sobie w każdym szpitalu osoby, które czekają w kolejce, to 70 kilka procent z nich, 3/4, to osoby, które robią sobie krzywdę swoim stylem życia i głównie swoją niezdrową dietą. Czyli oczywiście otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, demencja, choroba Alzheimera, która ma bezpośrednią relację z jedzeniem. Monika, proszę o udostępnienie linka do zrzutki. Oczywiście wklejam link do zrzutki jeszcze raz. Zrzutka łamane na Z, łamane na Fit Mind. I tam możecie wybierać nagrody, możecie wspierać. Udostępniajcie ten link też swoim znajomym, opisując w jednym, dwóch zdaniach, dlaczego warto jest wspierać tą kampanię. Jest pierwszy darczyńca, jedna osoba wspierająca. Niesamowite. To jest niesamowite. Czuję ogrom emocji, bardzo intensywnych. Ekscytację, radość, zadowolenie i też takie uczucie wspólnoty, że jesteśmy, że możemy sobie pomagać i że robimy duże projekty. Duże projekty, które pomogą nie dziesiątkom, nie setkom. Celujemy w miliony. Jeżeli ten film dojdzie do realizacji, to i uda się go zrealizować, no to rozmawialiśmy z naszym reżyserem Filipem Syczyńskim, którego gorąco pozdrawiam, że celujemy, aby był to format, który będzie dostosowany do platform streamingowych, czyli może nasz polski dokument będzie na platformie Netflix, Disney czy któreś z tych. A to wszystko dzięki Waszemu wsparciu, które teraz może nam pozwolić zapoczątkować cały projekt. Ponieważ potrzebujemy na początku wsparcia, aby projekt ruszył. A to wsparcie udzielamy sobie razem. My Wam pomagamy na grupie, pomagamy Wam robiąc live'y, edukując informacje, przygotowujemy i pomysłów jest przed nami jeszcze
Są miliony. Co spotkanie, to kolejne pomysły się rodzą, ale ten projekt związany z kampanią Słodka Epidemia, jest to prawdziwy kamień milowy naszej fundacji. Czyli zespołu osób, które zebrały się, aby pomagać sobie i pomagać innym. Kampania potrwa do startu konferencji, więc na konferencję też Was gorąco zapraszamy. Konferencja praktyczno-naukowa, uzależnienie od jedzenia, skuteczne narzędzia do zmiany nawyków. To bardzo zabawne, jak uzależnienie jeszcze nie jest doceniane. Zobaczcie, ja poruszając się w grupie osób uzależnionych, prowadząc grupę wsparcia, rozmawiając z Wami na czacie, rozmawiając z Wami w grupach FitMind, cały czas będąc w kontakcie z osobami, które poszukują tej pomocy, nie mam żadnych wątpliwości, że uzależnienie od jedzenia czy napadowego objadania się to prawdziwe uzależnienie. Natomiast przygotowując naszą konferencję, zaprosiliśmy jedno stowarzyszenie, które zajmuje się zaburzeniami odżywiania, aby ktoś od nich mógł, jakaś osoba mogła wygłosić prelekcję na temat, który ich stanowiska, ich wiedzy, żebyśmy mogli połączyć się i zrozumieć. Natomiast jeżeli w momencie, kiedy usłyszeli nazwę konferencji, powiedzieli, że nie wezmą w tym udziału, czyli nie uznają uzależnienia od jedzenia. Powiedzieli, nie, w żadnym wypadku nie weźmiemy w tym udziału. Natomiast zaproponowaliśmy im, aby przedstawili swój punkt widzenia, dlaczego są przeciwko. Tak? Rozmawiamy tam, to jest miejsce, żeby wymieniać się swoimi głosami, szczególnie wśród czołowych specjalistów. I to zabawne, bo ponieważ po tej sytuacji w konferencji pojawił się cudzysłów przy słowie jedzenie, uzależnienie. Teraz jest konferencja uzależnienie, w cudzysłowie, od jedzenia. Od badacza do praktyka. I wysłałem to naszemu patronatowi medialnemu, czyli Stop Uzależnieniom, fundacji, która zajmuje się uzależnieniami behawioralnymi, jednej z największych tego typu fundacji w Polsce. Jej prezeska zapytała się z oburzeniem, dlaczego uzależnienie jest w cudzysłowiu? Przecież o co chodzi? Ja już zgłupiałem. Jedni są przekonani, że nie ma uzależnienia, inni są przekonani, że to uzależnienie powinno być. No ja z mojego doświadczenia, osoby, które są w grupie uzależnienie od słodyczy, osoby, które brały udział w webinarach, osoby, które brały udział w grupach, doświadczają tego, jak inne osoby z jakimi problemami się zmagają, i to nie jest nadużywanie. To nie jest nadużywanie. Monika, dziękuję za działało. Czy jest opcja z książką wysyłki za granicę? No na tą chwilę niestety jeszcze nie ma możliwości wysyłki za granicę. Jedynie e-book albo audiobook. Natomiast e-booków i audiobooków nie mamy w naszej zrzutce. A zrzutka łączy zarówno konferencję, jak i nagranie reportażu, nagranie dokumentu, więc to jest taki system naczyń połączonych. Najpierw chcemy zdobyć informacje, rozmawiać ze specjalistami, poznać metody, bo pracę z pacjentami, z osobami doświadczającymi tych trudności mamy już to doświadczenie. Więc film, który chcemy stworzyć, film robotu nazwany Słodka Epidemia, będzie poruszającym obrazem życia osób uzależnionych od objadania się i ich trudnej codzienności, takiej trudnej relacji z jedzeniem, próby zerwania z nałogiem, ale też ten dokument będzie przeplatany wypowiedziami specjalistów, którzy będą dzielić się swoją wiedzą. Zobaczcie, że inne doświadczenie mają dietetycy, inne psychologowie, terapeuci uzależnień, lekarze, bariatrzy. Każdy ma inną perspektywę na to samo zaburzenie. Dlatego chcemy wszystkich połączyć.
Jesteśmy tym hubem, gdzie łączymy i poszukujemy rozwiązań, poszukujemy, rozmawiamy, nie obrażamy się na siebie, nie krzyczymy, że nie ma czegoś takiego jak uzależnienie, albo że dlaczego uzależnienie jest w cudzysłowie. Tego nie zrozumiem. A do tego potrzebujemy waszego wsparcia. My zainicjowaliśmy to wszystko. I zobaczcie, że wszyscy prelegenci konferencji i osoby, które pomagały nam organizować konferencję, zgodziły się na wspierać cel charytatywny i wiedzą, że dochód z konferencji jest przeznaczany w większości na produkcję filmu. Filmu, dokumentu i organizacji samej konferencji. A objadanie się jest jednym z głównych problemów, na który nie ma jeszcze jasnych metod, schematu postępowania. Jest program FitMind, który pozwala przejść cały proces i możecie też zapisać się na program, więc dla chętnych zapraszam, możecie zapisać się na program FitMind w niższej cenie dzięki zrzutce. Po zapisaniu się możecie się później wybrać dogodny termin i przejść całą grupę zmiany nawyków żywieniowych. W zeszły czwartek ruszyła kolejna niesamowita grupa. Zebrały się naprawdę świetne osoby. Najfajniejsze w grupach FitMind jest to, że zbieramy się jako różne indywidualne osoby, każdy ze swoją historią, każdy ze swoim doświadczeniem i poznajemy się i otwieramy się przed sobą, pracujemy na emocjach, na potrzebach, na wartościach, więc poznajemy się lepiej niż znamy czasami osoby, z którymi pracujemy na przykład od lat. Wyobraźcie sobie, że pracujecie z kimś od kilku lat i w trakcie tych kilku dni, 10 wieczorów, poznajemy się na głębszym poziomie niż z większością osób, które znacie w życiu. Pojawiają się łzy, pojawia się śmiech, pojawiają się różne doświadczenia i przemyślenia. A to wszystko pozwala zatrzymać proces objadania się, jedzenia słodyczy, tycia. I w takiej atmosferze empatii, zaufania, bliskości budujemy nowe nawyki. Dlatego program FitMind jest bardzo skuteczny. Jego skuteczność to około 9 na 10 osób, która przechodzi 10-tygodniowy proces, jest w stanie trwale zmieniać swoje nawyki żywieniowe. Zobaczcie, trwale. Ile z Was próbowało wielokrotnie się odchudzać? Ile diet próbowaliście? Żadna z nich nie była trwała, a program FitMind daje tą trwałość. Raz przechodzę, to jest 10 tygodni intensywne, pracujemy grupowo, spotykamy się 10 tygodni, tydzień po tygodniu, ale to jest trwałe. To jest ta różnica. Bo poznajecie te wszystkie mechanizmy. Agnieszka pisze, marginalizowanie uzależnienia od jedzenia jest straszne. Długo zgłębiałam ten temat, czy to uzależnienie, czy jednak nie. Moim zdaniem jest, ale nawet jeśli oficjalnie nie spełnia to kryteriów uzależnienia, to jest to realny problem, nazwany inaczej niż uzależnienie. Ale to nadal problem. No, w 100% się zgodzę, Agnieszka. Gdy mówię, że taki mam, to bardzo często zdarza się zderzam się z niezrozumieniem, wymawianiem mi, że nie ma z tym problemu, albo słyszę, że każdy tak ma. Nie każdy. To specyficzna relacja. Znaczy, polskie społeczeństwo nie tylko nie widzi problemu, ale i go wspiera. Wypiera. Ja bym powiedział, że wspiera. Ile babć, rodziców, wujków kupuje słodycze swoim dzieciom. Gdy staram się wytłumaczyć, że taki problem jest. Zobacz, ile dzieci w wieku kilku lat przeszło swoją prawdziwą libację słodyczową, gdzie poziom dopaminy był na poziomie porządnej imprezy techno czy tego typu. I faktycznie słodycze, przecież słodycze, cukierki, to jest takie miłe, tak się miło kojarzy. Jak to? Jak moja znajoma mi kiedyś powiedziała, kurczę, musisz to inaczej nazwać, bo uzależnienie od słodyczy to tak jakby się uzależnił od bąbelków. Że to tak miękko brzmi, że to nie jest straszne. A potem wieczorem spotykam się na grupie i jedna z uczestniczek mówi mi, że od 30 lat nie było tygodnia, nie mogła wytrwać kilku dni, żeby nie zjeść słodyczy.
rodzina jej nie rozumie, mąż jej wytyka palcem, je już po nocach, żeby nikt nie widział, po drodze z pracy do domu. Powoduje to uczucie wstydu, niesamowite uczucie wstydu, wyrzuty sumienia. I my chcemy pokazać tę historię. Wiecie, wiele osób z grup FitMind, za co im niesamowicie jestem wdzięczny, uczestniczyła w live'ach. I to jest dla mnie niesamowite. Osoby, które przychodzą na program FitMind i nie są przekonane o możliwości swojej zmiany. Czują onieśmielenie, czują właśnie brak wiary w swoje możliwości po zaledwie 10 tygodniach, to jest 2,5 miesiąca. Mają już tyle odwagi, że są w stanie swoją metamorfozą, swoją zmianą, doświadczeniem, jakie zdobyły te osoby na grupie, podzielić się na live'ie z wami, spotkać na żywo. To jest niesamowite świadectwo, że faktycznie to działa. I teraz kolejnym krokiem jest kampania. Robimy, krzyczymy o tym i bez takich działań wspierających ten krzyk może być nieusłyszany. Ale jeżeli wszyscy się zbierzemy, jeżeli zbierzecie wy swoich bliskich, swoje rodziny, powiecie im o tej kampanii i każdy wpłaci kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, to uzbieramy całą kwotę, żeby móc krzyczeć głośniej, żeby móc docierać, żeby nazywać pewne rzeczy po imieniu. Okej, możemy znaleźć inne określenie niż uzależnienie, żeby nie stygmatyzować osób, które doświadczają tego. Może to być nadużywanie, chorobowe nadużywanie, tak? Bo gdzieś jest zaburzone już na tyle, że nie mówimy o normalnej relacji, jednym dniu niewyspania, gdzie następnego dnia ze względu na brak zasobów się najem. Bardziej niż normalnie. To nie jest jednorazowe. To są lata. Wiem, zobaczcie historię osób, które wkleiłem na zrzutce. Wiem, że swojego czasu w Łodzi, w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień, obok grupy AA czy narkomanów, była też grupa anonimowych żarłoków. Teraz ona się nazywa Jedzenioholików. Mechanizm działania jest taki sam. Tak, natomiast mechanizm działania w kontekście terapii uzależnień, tak, jest ten sam. Natomiast mechanizm działania programu, modelu FitMind jest inny. Natomiast czerpię też z terapii uzależnień. I to jest inne podejście w świecie psychodietetyki, psychologii jedzenia, żeby podchodzić do pacjentów jak do osób terapią czerpiącą z terapii uzależnień. Libacja słodyczowa, pisze Monika. To jest meritum sprawy. Kradnę to określenie. Niech ci służy. Niech służy. Widzę, że kwota zrzutki rośnie. Bądźcie z nami, udostępniajcie. Teraz widzę, że jest 21 aktywnych ofert na zrzutce, więc można wybierać, jakie chcecie nagrody. Od warsztatów po książki. Pamiętajcie, żeby też zostawić kciuka lub serduszko pod tym materiałem, jeżeli jest dla Was wartościowy, ponieważ to jest jasny sygnał, żeby algorytmy o naszej zrzutce powiedziały też większej ilości osób, żeby dotarła do szerzej, obiła się echem po internecie. A taki jest cel. Chcemy dotrzeć do jak największej grupy osób. Chcemy zrobić hałas. I potrzebujemy Waszego wsparcia.
Moi drodzy, powiedzcie, jesteście? Czy macie jakieś pytania odnośnie zrzutki? Odnośnie naszej kampanii? Odnośnie konferencji? Już wiecie, dlaczego to jest dla nas takie ważne. 84% Polaków zaznacza, że lubi słodycze, a 91% zaznacza, że je kupuje. A teraz zapytajmy, ilu alkoholików zaznacza, że lubi alkohol, a ilu alkoholików zaznacza, że lubi, że kupuje alkohol. Ilu palaczy zaznacza, że lubi sobie puścić dymka, a ilu zaznaczy, że kupuje fajki. Moi drodzy, widzę, że nie ma pytań. Każdy przeszedł na zrzutkę i czyta pewnie dobrze, jakie nagrody są do zgarnięcia. Do zgarnięcia są karty Jem przez wybór, między innymi. To jest najnowsze dzieło, które piękne karty, które krok po kroku pozwolą przeprowadzić was przez proces zmiany nawyków żywieniowych. Możecie kupić je dla siebie, ale możecie też kupić je. To jest świetny prezent dla bliskiej osoby. Czyli przejść proces zmiany nawyków żywieniowych, korzystając z profesjonalnego narzędzia, przez które przeprowadzi was Mikosz z ogryskiem, z dobrym duszkiem. Poznajcie narzędzia, jak zmieniać nawyki żywieniowe. Możecie na zrzutce zamówić swoją talię. A dzięki temu wspieracie nasz cel charytatywny. Pamiętajcie też, że o, to jest świetne, bo już dostałem feedback, że dla samych tych kart warto. Tych trzech kart z uczuciami, potrzebami typowo kieszonkowe. Czyli w trudnych momentach poznacie ich obsługę i można z nich sobie korzystać. O tak, bardzo fajnie. Wartości. To wszystko jest potrzebne, aby móc trwale zmieniać swoje nawyki żywieniowe. Ewa prosi o jeszcze raz link do zrzutki. Oczywiście już wklejam. Trwale zmieniamy swoje nawyki żywieniowe. Pomagamy innym. Pamiętajcie, że teraz, wspierając zrzutkę, możecie odebrać na przykład takie karty jako nagrodę. A dzięki temu, dzięki każdej takiej wpłacie, docieracie do kolejnych osób, czyli dzielimy się dobrymi wartościami. Pomagamy odzyskiwać zdrową relację z jedzeniem, aby móc cieszyć się życiem, bo życie nie jest do tego, aby cały czas zastanawiać się nad tym, co zjem, albo o Boże, ile zjadłem. Życie jest do zupełnie innych, do zupełnie innych celów, żeby się rozwijać, żeby doświadczać, żeby cieszyć się, czuć radość. Inną niż tylko chwilową po libacji słodyczowej. Słuchajcie, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszą obecność. Najbliższe 4 tygodnie będzie to intensywna promocja, dlatego proszę Was o każde wsparcie. Bądźcie ze mną. Bądźcie z nami, będziemy aktualizowali, jak przebiega nasza zrzutka. Będziemy dzielili się wszystkimi małymi i większymi sukcesami i idziemy, aby jak najszybciej dojść do celu, aby móc zrealizować nasze cele, nasze kamienie milowe i pomóc nie tylko dziesiątkom, ale i tysiącom czy milionom osób. Ambitne cele, ale uważam, że trzeba celować wysoko,
Bo inaczej, jeżeli nikt nie będzie celował wysoko, to wszyscy sobie będziemy strzelali po kostkach. I z powodu tego każdy będzie kuśtykał. Dobra. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Bądźcie na bieżąco, będę aktualizował, będę informował, co się dzieje, jak przebiega zrzutka. Bądźmy wszyscy częścią tej idei. Dbajmy o zdrową relację z jedzeniem i koniec z obiadaniem. Miłego popołudnia. Cześć.